Poza tym nie ma żadnej gwarancji, że jeżeli wniosek zostanie przyjęty przez komisję, on trafi do budżetu. To jest decyzja prezydenta na koniec. Dlaczego państwo taką awanturę wszczynacie, gdzie sami zachowujecie się kompletnie nieetycznie, wychodząc z komisji? Obowiązkiem radnego jest debatowanie nad budżetem, który jest tworzony. A państwo tą sytuację całkowicie zignorowali i w ogóle nad budżetem nie dyskutowaliście przyszłorocznym. Szanowni państwo, radni PiS nie byli obecni podczas... przepraszam serdecznie, nie byli obecni podczas komisji. Proszę bardzo. Mamy listę obecności członków Komisji Rodziny, Spraw Społecznych. Proszę bardzo. Dobrze. Pan przewodniczący Korytkowski porównał prace samorządowe do parlamentu. Znowu miesza politykę ogólnokrajową z samorządem. Dzisiaj był dowód na to, że możemy wspólnie w interesie mieszkańców Konina walczyć o kopalnię. Jeśli w tym momencie pan porównuje... Ale proszę nie krzyczeć, panie Korytkowski, proszę nie krzyczeć. Jeśli pan porównuje w tym momencie parlament, że w parlamencie się dzieje na Bielski to samo i może się dziać u nas, to jest pan w błędzie. Nie, samorząd się rządzi swoimi prawami. My zarzucacie nam łamanie standardów. Standardów, a sami jako ugrupowanie je łamiecie. Natomiast tutaj takiej sytuacji nie było, bo państwo nie byliście na komisji. Opozycję i dlatego nasze wnioski zostały wyrzucone. Proszę państwa, jeśli działamy dla miasta Konina, to powinniśmy siebie wspierać z tego względu, że również reprezentujemy mieszkańców Konina, a nie wyrzucamy wnioski opozycji tylko dlatego, że jest opozycją. Pan Korytkowski w tym momencie się znakomicie otworzył, ujawnił się. Czyli skoro w parlamencie na urzędzie ogólnokrajowym standardy, ma zarzuty, to znaczy, że on może te przenosić standardy do naszego miasta. Ja się na to nie zgadzam i proszę nie mieszać parlamentu w ulicy Wiejskiej z mieszkańcami Konina. W interesie mieszkańców Konina jest, żebyśmy razem współpracowali. Ja mogę się, panie redaktorze, i proszę nam dać szansę. Dziękuję bardzo. Więcej już nie mam do powiedzenia. Pan przewodniczący. Pan bardzo dużo Szczękę. Mówi. Miał możliwość wypowiadania Mówię się sam. Mówię z tego względu, tak? Że natomiast nam utrudniacie. Natomiast mi przeszkodził w wypowiedzeniu się swobodnym. Tak? To jest też kultura. Pan wszedł po prostu panu redaktorowi między mnie a kamerę. I to jest świadczy o kulturze, słyszę, którą pan tutaj też dysponuje. Jeśli kłamstwo wypływające z pana ust, to musiałem zareagować. Ja mam zareagować. Prawo do tego, żeby wypowiedzieć się. Ale pan, proszę merytorycznie się wypowiedzieć. Pan przepraszam, szkodzi tutaj w tym momencie naszym relacjom. Szanowni państwo, tak jak powiedziałem, no nie może być tak, że ktoś... obowiązkiem radnego jest bycie na komisjach do końca, szczególnie jeżeli to dotyczy tak newralgicznego punktu jak debata nad budżetem przyszłorocznym. Państwo radni z opozycji komisje połączone w czwartek opuścili razem z niektórymi urzędnikami, których sprawa już dalej nie dotyczyła. Nie brali udział w ogóle w debacie nad budżetem. Ale zostały tylko dwie osoby, panie, które zgłosiły... Podsumujmy. Tak. Powiedział pan, że 50% wniosków opozycji tak. zostało przyjęte. No przecież to nie jest tak, że my kneblujemy przecież usta opozycji. Przecież na ten temat rozmawialiśmy. I jeżeli radni... I też po debacie, tak, po zgłoszonych wnioskach przemyśleli, że jednak te zadania nie powinny być przegłosowane przez komisję, nie zostały przegłosowane. Gdyby radni PiS byli na tych komisjach, mieliby możliwość zagłosowania innego, ale jeżeli nie było ich, no to po prostu nie zagłosowali, tak? Prosta sprawa i sytuacja dotycząca tego, że na kolejnej komisji demonstracyjnie i znowu w momencie, kiedy zaczynamy dyskutować o budżecie, radni opozycji wychodzą znowu jak jeden, demonstracyjnie, gdzie zostaje tylko jeden radny PiS-u, pan radny Jan Majdziński, który zgłasza swoje wnioski i jeden z nich przechodzi, bo zgłosił dwa, no to ja nie rozumiem tej awantury. Te standardy naprawdę absolutnie nie poczuwam się do tego, żeby koalicja złamała podczas ostatnich komisji. Te standardy po prostu łamie kto inny. I widać przykład po prostu idzie z góry. Dziękuję.